Kolejna wspaniała impreza w naszym mieście. Skutery na stałe zagościły w Ełku. Już od 5 lat organizujemy eliminację Mistrzostw Polski i uważam, że impreza była udana, tym bardziej, że mieliśmy zawodników nie tylko z Polski, ale z Litwy i Rosji, a dodatkowo w tym roku wzbogaciliśmy o pokazy freestyle'owe. Myślę, że publiczności się to podobało się i w przyszłym roku bez wątpienia będziemy kontynuowali realizację takiego przedsięwzięcia, jakim są skutery wodne i pokazy na Jeziorze Ełckim. Nie kosztowało Cię chyba zbyt wiele wysiłku zwycięstwo w tym drugim biegu? No, prawdę mówiąc nie. No, było dwóch zawodników z Litwy czy z Rosji, nie wiem już sam, ale za bardzo dobrego poziomu nie reprezentowali. Bardzo dobrze mi się pływało, konkurencja jest silna. Trzeba po prostu trochę powalczyć, żeby wygrać. Żona ma przyszła z dzieckiem i kibicuje mi. Jak oceniasz te dzisiejsze zawody? Ciężko mi o to pytać Ciebie jako organizatora, ale wiadomo, chodzi o tę sytuację z sędziami. Powiem szczerze, sędziowie sędziują jak sędziują, a zawodnicy powinni walczyć, nie powinni się poddawać i rezygnować, no bo to jest coś nie tak. Ja byłem dyskwalifikowany kilka razy i nigdy się nie poddałem, walczyłem do końca. I'm sailing away, set an open course for the virgin sea. On board, I'm the captain, so climb aboard and I'll try.